akcja rolników na placu Zawiszy wzbudziła tyle emocji. No, jesteśmy, jak gdyby ludzie są zaskoczeni, że jak świnie zarzynają, to kwiczy, no nie? No tak, bo tak nowocześnie to wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że tak świnie, zresztą ta władza szczególnie, powinno się uderzyć w łeb, okruszyć i ona fajnie ją się zarzyna, ma się ją dożynać, ona ma nie piknąć. No niestety, jak rolników niszczą, mordują nasze gospodarstwa, to musimy mieć adekwatną reakcję i będziemy kwiczeć, bo niczym innego jest właśnie takie nasze działania, nasze protesty. No, potężny, rozpoczęła się dyskusja. Jak tak można? Straty. 30 coś tam, kilka tysięcy bezpośrednie, później naprawy będą kosztować. No załóżmy nawet 200, tak. A proszę Państwa, ile krwawica ludzi niszczonych przez dziesiątki lat tego tak zwanego państwa, które pierdolnika, które powstało po PRL-u, ileż to zapłaciliśmy, gospodarka ta rolna, zapłacili rolnicy? Setki miliardów. W związku z tym, z całym szacunkiem, ale to są żadne pieniądze, żeby przerwać ten chocholi taniec, żeby skończyć z tym mordowaniem polskiego rolnictwa, polskich gospodarstw. I szczególnie osobiste moje zdziwienie jako polskiego polityka budzą reakcje pana Joachima Brudzińskiego, który obecnie pełni rolę w tym państwie bodajże ministra spraw wewnętrznych. Partyniak jest partyniakiem, nieważne jaką tam rolę pełni. No cóż, wypowiedział się, że mamy do czynienia z chuliganerią, z chuliganami. No tak, pytam pana Joachima jako goryla faraona z Nowogrodzkiej i człowieka, który akurat takiego zadymiarza partyjnego, a na przykład rok 2011, Solidarność, ta pracownicza, potężny protest, opony, krzesła plastikowe, wszystko, no, co najmniej na wysokość gmachu Sejmu. Sam wiem, byłem, pan Brudziński także tam uczestniczył ze związkowcami. Jakoś wówczas to nie była chuliganeria, ale dzisiaj, gdy ludzie przyciśnięci do muru walczą o swoje, to się chuliganerią nazywa. Panie Brudziński, no większego chuligana partyjnego nad pana to ja żem nie widział. I polityk, bo taką rolę pan pełnisz, to powinien mieć jakieś własne poglądy, a nie tylko czerpać z geriatrii politycznej jakieś korzyści i ewentualnie tylko geriatria polityczna jest w stanie wypowiedzieć się za pańskie osobiste poglądy. I tak na jeszcze na koniec, panie ministrze Brudziński, no to jesteś zwyczajny tchórz polityczny, bo narozczynialiście, naniszczyliście tej gospodarki, już nie mówiąc tylko o rolnictwie. I dzisiaj gdzieżeś pan się wybierasz? A do Brukseli. No tchórze jak zwykle mają polityczni, podkreślam, bo jesteś pan tchórzem politycznym, mają to do siebie. No i cóż, kieruję do nas wszystkich. Szanowni Państwo, ci, którzy tak szczególnie czuli, są delikatni i ubolewają nad taką formą protestów. Jest to delikatna forma protestu. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie się pojawiają w Polsce ludzie i w tym wypadku rolnicy, tak niszczeni, powtarzam, przez dziesiątki lat od tego nowego państewka, które tutaj powstało po PRL-u i walczą o swoją godność, że wreszcie się po prostu obudzili. I na koniec dodam ważną rzecz, bo faktycznie ulica i tam normalni ludzie, którzy akurat powiedzmy przeszkadzamy w ich zajęciach, ale z drugiej strony wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze państwo i każdy obywatel musi też poczuć i wiedzieć, jeśli sam tego nie do końca rozumie i nie solidaryzuje się, że utrata polskiego rolnictwa to nie tylko chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, ale to suwerenność państwa. To kultura, to podstawa bytu państwowego. I proszę Państwa, jeśli bolejemy nad tymi stratami, które będą,
i są nieuniknione, to zapewniam Państwa, że gdybyśmy gmach Ministerstwa Rolnictwa, gmach, w którym się to całe zło rodzi, idzie setki miliardów strat poprzez właśnie głupie prawo, rozporządzenia i tak dalej wydano, gdybyśmy obrócili w perzynek w 1944 roku i to parokrotnie, to żadna to byłaby strata z punktu widzenia interesów publicznych i podatnika nad to, co w tym resorcie z punktu widzenia interesów gospodarczych i de facto takich wyroków, morderstw na polskich rolników odbywa się. Mówią nam, że nie prowadzimy dialogu, nie rozmawiamy. Ja osobiście od 2007 roku i były różne rządy, moja noga nie przestąpiła gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dlaczego? Bo z tymi pajacami nie mam o czym rozmawiać. Oczywiście rozmawiam z ministrami, jak przestają imi być. Nagle wówczas normalnieją, bo trzeba niejednokrotnie zapytać i wiem, że wtedy nie jest na tym haju władzy i rządowym, w związku z tym, że coś prawdziwego i poważnego może powiedzieć. Dialogu z taką władzą, nieobojętnie czy pisowska, czy poprzednia tapeowska, no nie prowadzi się. To są ludzie niepoważni, ludzie, którzy partyjne dekturki, które gdzieś tam jakieś programy swoje wymyślone mają wykonywać i niestety kosztem naszym. Dialog prowadzi się z poważną władzą, jeśli taka będzie, i z poważnymi ludźmi. A dla nas podstawowe przesłanie. Skoro nie potrafimy myśleć politycznie, skoro nie potrafimy mieć swojej reprezentacji politycznej, no niestety czeka nas ulica. Pan Brudziński, bardzo ulubiony mój bohater, zarzucił ostatniemu organizatorowi protestów, że nie dba o interesy rolnicze, a dba o swój wizerunek polityczny. No tak, przyganiał krukowi. A proszę Państwa, a w systemie demokratycznym to co się liczy? Właśnie polityka. Właśnie wizerunek polityczny i właśnie reprezentacja właściwa polityczna. I w tym wypadku trzeba walczyć o tą właściwą reprezentację polityczną i tego typu, powtarzam, różnego typu partyjnych sługusów nie słuchać. Ich opinie są żadne, tak jakby ich nie było.